Hej, hej, jestem Karmela, a ze mną dzisiaj jest Metroplex i witamy Was w czwartym odcinku z gry Neverwinter. I dzisiaj mam nadzieję, że będę mniej lamić, bo jest ze mną mój nauczyciel. I co, i lecimy z misją, tak? No dalej. Zoe. Nasz rowie nie walczą o wolność, tak naprawdę to zwykły gang. I co, i nieruchomości nad wodą, każą przyparty do muru, każą dowieźć na szarami, uważaj na siebie, Zoe. Dobra, weźmiemy to. Zaatakuj bazę naszerów, pokonaj Każowa i odzyskaj koronę Neverwinter. Każow uda się do bazy naszerów, która mieści się w starym magazynie na brzegu jeziora. Według Gotłana tam też ukrywa się korona. To nasza szansa. Najwyższa pora stłumić bunt naszerów i odzyskać koronę. Okej. Bierzemy. I lecimy. Czekaj. Chodź. Iskierki. Wskazujcie drogę. O, tu coś mi leży. To ja chcę. Później sprzedam. Bijemy się? A, uciekaj! Tak, z tobą bicie to sama przyjemność. Jeden strzał i wszyscy nie żyją. Ja coś bym tutaj asystował do tego. Ja nie mam co robić przy tobie. Który masz level? No tak. Poczekaj, precz z Never... Never... Member? Coś tam. Nie przeczytałam. No tak. Dziękuję. Czekaj, bo ja iskierki zgubiłam. Idę za tobą, nie patrzę w którą stronę. A to nie ta misja cię prowadzi. Co? To nie w tej misji cię prowadzi. A to czekaj, jak zmienić? Wiot? Tak. No tak, bo mam grę w kulki, ale nie mogę tego odznaczyć. Nie... A, dobra, mogę. Tutaj jakoś tylko... To naskaż dwa razy na ten... Na to pierwsze, tak to... No ale mi się to nie chce odznaczyć. No mi się zaznacz, powinno to zrobić. Nie? Ta gra w kulki jest... Dobra, zostawię to. Okej. Okay. Szadziu. Już, odznaczyłam tą grę w kulki, chodź. Trudno. Pokaż tego swojego smoka. Tak, to jest smoczek. Powiedz, jak ma on ładnie na imię. 1, 2, 3? Nie, on wyszedł z niej. Aha. Smutecek. Brum. Lubię takie klimaty. Co? Bardzo dobrze. Ona ma imię. W przeciwieństwie do twojego, on się czuje pewnie taki... A wierzchowcy w ogóle mogą mieć imiona? Właśnie nie mogą. A, dobra, to dlatego nie ma imienia. No, tylko towarzysze mają. Ale wiesz, moi towarzysze mają 1, 2, 3... No właśnie. 3. No jedynie piesek krzyku. Tylko on ma imię. Jak ma na imię? Sukus. Czekaj, tak, wiesz, nie słyszę, teraz powiedz. Sukus. Suczuś, Boże. Sam wymyślałeś? Nie, wiesz, w Google. Aha. Ambitnie. No, no, fajnie. Daleko jeszcze. Tak, do drzwi. Tutaj jeszcze trzeba powalczyć. No. Okej, okay, coś tam dropło. O właśnie, jeszcze co do tego, jak pytałaś o tę identyfikację, no nie? No. To na przykład nie opłaca się identyfikować zielonych rzeczy. Jakichś zielonych? Zielonych? Chyba co się nie opłaca. Czego się nie opłaca? Patrz, bo są tęki różne, są zielone, lime, niebieskie. Mhm. I zielone są po prostu... najtańsze, że czasem cena tego rozwoju jest po prostu większa niż
Ale w sensie, że Jest one taki będą cały. miały jakieś zielone obramowanie, tak? Tak. Dobra, lecimy. To ty widzisz, żeby nie było za łatwo. Nie, tak, to się ma. Prawda, jak będzie też twardego. Uuu, jaki wielki! Ha, ha, ha! Halo. Tak, szalona Karmela. To są gdzieś różne Tu można na takie górę? jakby. Można. Czasem tutaj są gdzieś poukrywane takie jakby książki, wiedza, docelowe Właśnie fortyfikacje. widzę. Coś mam. Mam jakieś Masz rezydum? wysypane. Kawałki wełny. Po co jest wełna i skóra? To jest do profesji. Jak naciskasz sobie M, tam sobie możesz robić na przykład zbroje, pierścionki. Pod M mam mapę. N. Pod N. N? Nic nie mam. Wciśnij Alt, aby wrócić do gry. Dobra, bo pewnie nie można na misji, tak? Można. To czemu nie mogę? Nie widzę. N jak Natalia. No mówię ci, nie mam. Wciśnij E Alt, by wrócić do gry. Mam pusty ekran. Nie wiem. A to nie jest od któregoś levelu? Nie. To można zawsze. Dobra, zobaczysz na nagraniu, jak to u mnie wyglądało. Są tu jakieś paskudy? Nie ma. Nie, to nie. Tu jest dużo. Dobra, Ta może nie moja. tak dużo. Czekaj, stąd Ta moja przyszliśmy, dusza, okej. taka lata znana na No. Bija. Wiesz, co ona mi przypomina? Co? Dementora. A no, trochę. Za dużo Harry'ego ona nie jest Pottera. towarzyszem, to jest najlepsze. Ona jest towarzyszem? Właśnie nie jest, to jest taki skill. Co to jest? Taka umiejętność, ona po prostu Aha. chodzi ze mną. Jak zaatakuje, to ona się pojawia na liczbę. Aha. Jak to zdobyłeś? Znaczy, no moja postać po prostu ma takie coś. Aha. Czarnoksiężnicze flagi, no tutaj takie. A moja postać nie ma takich bajerów? Nie. No to twoja postać jest jedną chyba z najlepszych do kształta. Do kontroli przede wszystkim. No, Na tu losach coś jest. bardzo jesteś potrzebna. A mnie to nie bardzo chcą. Aha. O! Filmik. Ale brzydki ten karzaw. Poczekaj, ja się uleczę. Walniemy sobie w tego pana. Nie mogę? Co? Pierwsza, bo ja go zabiję. Wow! Prawie jak balerina! O! Ukończono czarny staw. Szybko poszło. Tutaj musisz chyba skrzynkę otworzyć. Tak. To jest dosyć walne. Czemu mnie odrzuciło? Czemu tak? Ta pułapka. I nic tu nie ma? Okej. Okay. Ty masz skrzynkę. Gdzie? Dobra, zaraz przyjdę, tylko jeszcze tutaj zobaczę. Tu coś jest, ale chyba nie mogę tego wziąć tak, bo brakuje mi jakiegoś zestawu. Prum. Dawno to robiłeś? Te questy? Kula mistrzostwa. Ale ona jest słabsza niż ta, co dostałam od ciebie. To mogę ją sprzedać? Tak. Na chwilę obecną nie masz lepszej kulki. Aha. Historia, spisek korony. Dostałem za jeszcze żadną coś. Misję nie dostaję. Za żadną co? Za żadną misję nie dostaję w ogóle.
Aha. Dobra, wychodzimy. No, czy tak. W głębi lasu Neverwinter. No, ja sobie zawsze zdążę przeczytać. I co, robisz ze mną kolejnego questa, czy lecisz już? A no, mogę jeszcze jeden. Dobra. To gdzie idziemy teraz? Do Zoe. O, piękny pająk. Nie lubię pająków. Ała! Gdzie? Od tyłu! No. Głupi. Brzydal. Zjemka. Co? W złą stronę? Zjemka. Mówię, że coś zjem. A, coś zjesz. Czekaj, bo mi się wyłączyło wskazywanie. Dobra, mam. Strasznie słabo cię słyszę. Nie wiem, jak będzie na nagraniu i czy cię w ogóle będzie słychać. Muszę sobie jakiś mikrofon kupić. Gdzie idziemy? W tej chwili. Do Gdzie enklawy powinnam chyba. iść? Do enklawy? Czekaj, czemu nie mogę? Wow. A w ogóle tutaj już Jak końca mam? misja? Już tutaj nic nie ma? No, chyba tak. Karzow, a nie? Tak, zanieść korony do enklawy, świeżętowi Noxowi. Czyli poczekaj, enklawa, dobra, tutaj. Ok. Ruszamy w podróż. Oczywiście jesteś. Oczywiście znowu. O, jesteś. Oczywiście znowu zapomniałam spojrzeć na godzinę, o której zaczęliśmy nagrywać, ale chyba jakieś 10 minut temu. No chyba tak jakoś. Pokażę ci jeszcze tą jedną kulkę. Jaką Chodź. kulkę? No to bo tam A, jest ale ja tego już wyjście. i tak nie zrobię, bo ja to usunęłam. Więc nie ma sensu tam iść. Aha, całkowicie ją odrzuciłaś. No bo ten, nie mogłam sobie przerzucić, żeby mi wskazywało drogę na tamtą Aha. misję. No chyba tak. O, poczekaj, zobaczymy, czy teraz. Nie mogę, nie mam tego pod N, co ty mówiłeś. Co to miało być pod N? Ten. Pod N miały być profesje. No to nie mam tego. Ja tu kiedyś Dobrze, to jakoś ty powiedz, wchodziłam, powiedz. poczekaj. Akcja, okno kampanii, pomoc techniczna, gildia. Społeczne. Nie wiem, nie mam tego. Pewnie oczywiście jestem ślepa i nie wiem, nie umiem w to wejść albo coś takiego. Znaczy duże okienko się wyświetla tutaj na ekranie. Nie mam. Dam ci później screena, jak to wygląda. Może masz pod innym Dobrze. przyciskiem. Czekaj, zgubiłam drogę. Tak. Dlaczego mi dalej nie wskazuje? Jak mnie to wkurza, jak to się wyłącza! Jakim Którą przyciskiem stronę się do to ma sierżanta wyświetlić? Noxa? Tędy. Tu schodami. Chyba Y albo Z, to zależy jak to ma przełożone Tak, na wiem, ekranie. Z, ale to się samo wyłącza. Poczekaj. No dobra, teraz jest. Panie Noxie, wykonaliśmy zadanie. Karzow przyparty do muru ukończone, tak. Korona Neverwinter wróciła do skarbca. Bunt Nasherów został stłumiony, a wszystkie ofiary Karzowa mogą powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość. Wiedzieliśmy, że warto mieć na ciebie oko, ale to nawet nie marzyliśmy o takim sukcesie. I pomyśleć, że prawie cię pominęliśmy tamtego dnia na moście drzemiącego smoka. Cieszę się, że tego nie zrobiliśmy. Dobrze cię mieć w Neverwinter, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie. Nie, dobra, ukończ zadanie. I co, bierzemy kolejną? Którą bierzemy? Dorobek życia czy kłopoty na podwierzu? Obydwie. Nie możemy dwóch naraz. Znaczy możemy chyba, tak? Którą najpierw?
Ja zawsze byłem po kolei. Dobra. Kłopoty na podwierzu. Spotkaj się z sierżantem Creedem w tawernie pod upadłą wieżą na podwierzu. Źle się dzieje na podwierzu. Orki z plemienia wielu strzał przejęły kontrolę nad okolicą. Straszny Verwinter nie może sobie z nimi poradzić. Biorąc pod uwagę twoje dokonania w Czarnym Stawie, twoja pomoc może być nieoceniona. Udaj się do podwierza i spotkaj się z sierżantem Creedem w tawernie pod upadłą wieżą. Będzie miał potrzebne informacje. No dobra, bierzemy. Gotowe. I co? I teraz... Nie, mam już brać? Okej, wezmę. Dorobek życia. Odzyskaj biżuterię Grace Rathborn. Otrzymałem niepokojące raporty z targowiska Siedmiu Słońc. Po mieście biegają koboldy. Nie możemy pozwolić im dostać się do enklawy, bo nigdy się ich stamtąd nie pozbędziemy. Koboldy obrabowały stoisko Grace Rathburn. Złodzieje uciekli przez włas do kanałów. Znajdź ich i odzyskaj skradzioną biżuterię Grace. Tutaj są jakieś magiczne szaty. Okej, okay, akceptujemy. To jest nic akurat tutaj w enklawie na miejscu. To bierzemy najpierw tą w enklawie? Czekaj. J, tak, tu był dziennik. Ukończ kłopoty na podwierzu. Nie, ja chcę tą. I znowu nie mogę zaznaczyć, żeby mi się ta. Czekaj. On jakoś. Twoja ścieżka. Jak mam to odznaczyć? Filip! No patrz, jak masz ten, na misję po prostu. No. Tak, tutaj, tu masz ścieżkę. Jest taki. To masz podpisane droga. No tak, ale jak na to klikam, to tego nie mogę wyłączyć. Żeby mi wskazywało drogę. Czy wyskakuje, czy nie może zostać udostępniona? Nie. Czekaj, ale dobra, udostępnię ci ją. Aha, tak, mam, nie może zostać udostępniona. Właśnie mi też takie coś wyskakuje. Ale tą drugą ci udostępniłam chyba, dorobek życia. Dokładnie. Tak, ale do tej drugiej nie mogę zaznaczyć drogi. Okej, dobra, mi się zaznaczyła to chodzi. No, a dobra, jest. Jest droga. Chodź, jest droga. Tak, oczywiście Metroplex kilometr przede mną. Twoja drużyna czeka na ciebie, co? Na 20 levelu załatwimy tutaj. Widzę cię. Ok. I co teraz? Dobra. Krasnoludy, podobne do... Rzuciłam sobie już. Znajdujesz nowe obozowisko. Tu jest to do leczenia tylko? Tak. O, pułapka, ale już nie będę taka głupia i w nią nie wejdę. Tutaj jest jakaś misja chyba. Wszystko gra, muszę tylko chwilę odsapnąć. Znaleźnę. Odzyskaj 12 zwojów z kanałów. Witaj, przyjacielu, Kasze. Nie jestem w najlepszej kondycji. Jak widzisz, dźgnięto mnie. Koboldy to wyjątkowo wstrętne stworzenia. Reprezentuję jednego z najważniejszych obywateli Neverwinter. Odkrył, że nocą ktoś włamał się do jego miejsca pracy. Złodzieje uciekli z odrobiną pieniędzy i mnóstwem ważnych rejestrów. Zaoferowano mi nagrodę za odnalezienie skradzionych zwojów. Ponieważ nie cieszy mnie perspektywa kolejnego odzgnięcia, oferuję ci część tej nagrody, kiedy znajdziesz zwoje, zanieś ją mojemu asystentowi. Czeka na mnie przed wejściem do kanałów. Okej, okay, akceptuj. Dostaniemy sobie jakąś kaskę. Tutaj nic nie ma. Gdzieś ty polazł? Tutaj. Dobra, jesteś.
tutaj leży jeden podział. Aha, faktycznie. Tam wcześniej pominęłam. Poczekaj. F, weź. Weź wszystko. Widziałaś tam wcześniej? Nie, a gdzie był? Tu obok kolei. A to wszystkie muszę zebrać, czy? Chyba tak. Weź wszystko. Bo patrz, wydał od niego kurde centymetr inny wchodzi. No. No dźgnęli go, a ty chcesz, żeby chłopak chodził za zwojami. To jest tam. Czekaj, wszystko? Wszystko chyba? Trzeba przyznać, że to naprawdę urokliwe miejsce. A tu? Tu coś jest. Ale nie mogę tego... Dobra, nic nie ma. Uwielbiam chodzić po kanałach. Sprawdzałeś? Tak łatka się pod tobą zarwie, mówię ci. Ty masz kolejne dwoje? Wiem, widzę. Wow. Co mnie atakuje? Okej. Tam masz jakieś roślinki? Au, 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 pułapka. Tak, zamiast F to ja coś innego. Jeszcze raz. F, weź wszystko. Tam coś było, tak? No jest, faktycznie. Ale nie mam. Wymaga jakiegoś zestawu, nie mogę wziąć. Tu są wszędzie pułapki. F. Kurczę, no nie ten klawisz. Tak, brawo. F. O Jezu. Co to jest? Kobold. Boże, jakie to brzydkie. Lekkie obrażenia nóg. Tutaj jest jakaś skrzyneczka. O Boże, jakie to paskudne. Pająk. Wielki. Paskudny. Obleśny. A! Jakie to wstrętne! Czyli masz ten zestaw do leczenia ran? Nie wiem, mam chyba. Tak, mam. Mniejszy zestaw leczenia urazów. No, to użyj sobie tam. Bo jak masz uszkodzone na przykład nogi, to strasznie wolno. Dobra, już jestem wyleczona. Wszystko wziąłeś? Tu coś się świeci. Ała! Coś mnie... Oczywiście super. Czekaj, bo się... Dobra, uleczyłam się. No, widzę niestety. Jeszcze tutaj mi jakaś zaraza skoczyła. Tak, brawo. Poczekaj, muszę się uleczyć. Kończą mi się zestawy. Skąd te zestawy wziąć? To sklepie. Aha. Chyba w każdym co. Prawie w każdym. To jest jakaś dźwignia. Uruchomiłeś? Tak. I skrzyneczka. Talizman manipulowania. Ale jest słabszy niż ten, co dostałam od ciebie. 4. Dum, dur, dum. Nie. Miałeś 10, tak? Ty taki dobry chłopak jesteś. Ale to brzydkie!
O Boże. Boże, myślałam, że to tutaj jakiś kolejny potwór, a to twój dementor tylko. Te kolejne zwoje są. Pewnie i tak coś pominęliśmy. Weź wszystko. A może Czekaj. tak. Tu coś jest? No tam później. Aha. Wow. Tu coś mamy. To są Tu już kolejne nic nie dwoje. mamy. I kolejne paskudy. Aha, i tu też coś jest. Jasnoliść. Kawałki wełny i zwyczajna skóra. Weź wszystko. Ty masz kolejne, tak? Zwoje. Czekaj, zwoje wezmę. Tu, tu? Tak, to tu. Weź Mhm, wszystko. gratuluję. I tu jeszcze coś... Nie ten, tak. Zawsze mi się źle kliknie. Weź wszystko. Osiągnięte cele, fajnie. I tu coś jeszcze mamy, ale tego nie możemy wziąć, tak. A tu coś jest? Tutaj są jajka! Dlaczego tutaj są jajka? A dobra, bo to są pewnie jaja tych potworów. Możemy je zabrać, będziemy mieli na kolację. Zrobimy sobie jajecznicę. Tum, tum, tum. Fajna muzyczka w ogóle. Co ja mam? O, tu już mam głosa. Zostawić go, czy nie chcę? Tak, chcę się z nim pobić. Wow! Ej, kurde, nie mogę tej duszy odwołać. Chyba się go utopiła. A to ty zabiłeś, tak? No ta dusza, ten demon. Nie mogę go w żaden sposób wyłączyć. No może jakoś się da. Musiałbym się zabić. Aha. A jak się zabijesz, to co? To... Czy serio? Tracisz cały ekwipunek? Nie, wtedy tylko dusza zniknie, a za takie cokolwiek to znowu się pojawia. Aha. Znalazłeś małego grawerowanego bożka pod fałszywym dnem skrzyni. Figurka pamięta lepsze czasy. Jest wyszczerbiona i wytarta, a klejnoty zostały wyłuskane. Mimo tego wciąż może być coś warta. Przypominasz sobie, że w pobliżu targowiska Siedmiu Słońc widziałeś dziwacznego kobolda imieniem Rix. Oferował przechodniom astralne diamenty w zamian za artefakty podobne do tego. Być może będzie w stanie ci powiedzieć, ile wart jest ten bożek, fałszywe bożki. Okej. I co teraz? Tu jest jeszcze kolejna skrzynia. Dostałam coś. Sprawdzimy, jak to wygląda. Gdzie będę miała? U tego Ritza, ty teraz czytałaś. No. Okej. A ja chcę sprawdzić, jak to wygląda. Mogę to założyć? To mi coś daje lepszego? Minus 25 do mocy. Ale ja chcę sprawdzić. Zmień wygląd. Uuu, ładne! A co dostała? Zobacz. A dobra, jeszcze nie możesz. Nie, widzisz już? Nie, jeszcze nie założyłam. Poczekaj. To tu? To tu? Dobra, to tu. Widzisz? Ładne. Bierę. Jak za darmo. I teleport. Ładuj się, ładuj. Jesteś? Wow! Tak, i znowu twój paskudny pająk. Lecimy. Boże, za dużo tych misji. Nie lubię mieć tak dużo, bo nie wiem, którą robię. Nie, no wiem, którą robię.
A mieliśmy mu... Czekaj, a te zwoje jeszcze? Co z tymi zwojami? On tam mówił, że A będzie... tylko może odniesie. No, on tam mówił, że będzie ktoś czekał. A wybrałaś tyle, ile trzeba? Nie wiem. Poczekaj. Misja była tutaj. Fałszywe bożki, dorobek życia. Kłopoty. Znaleźne, tak, mam. 12 na 12. Co? No to zresztą poprowadzę. Dobra. Tak, teraz nie mam... Nie mam tych... Nie mogę włączyć wskazywania drogi. Super. A ty wiesz, gdzie iść? Poczekaj, bo ja może włączyłam... Tak, włączyłam ścieżkę i się dziwię, dlaczego nie mogę... Ale dalej nie mogę. Kurczę, no jak to jest... Z tym zawsze były problemy. Ale to gdzieś było na targu. No, właśnie za tobą. Gdzie? Tutaj stoi. A dobra, to ten? Nie. Nie ten, tu gdzie ja. To ten paskud! No. Fałszywe bożki. Ach tak, ten bożek był kiedyś wart bardzo wiele, ale się obawiam, że nie mogę ci za niego zapłacić, bo brakuje większości cennych kamieni. Moja pani Willy Ilmarin jest właścicielką targowiska cudów. Bardzo szczegółowo określa, co mogę kupować w jej imieniu. Być może sama złożycie jakąś ofertę za ten przedmiot. Ale ty jesteś brzydki, Jezu! Dobra, nie chcesz płacić, to nie. Gdzie teraz? Tutaj? Chyba do niej ma się. Nie, to jest koleś. To po drugiej stronie. Za mnie. Tak, to jest jego pani. Czy masz jakieś diamenty astralne na wymianę? Sklep. Gdzie jest ta figurka, co ja ją znalazłam? Dostępne zadanie, zniszczony bożek, tak. Nie mogę tego sprzedać, wiesz? To nie tak się robi. A jak? Naciśnij na ten bożek dwa razy. To czekaj. Normalnie. No. I co masz? Nic. Na pewno? A prawym klawiszem mam zaakceptuj zadanie albo odrzuć, dobra, zaakceptuj. No ale nic nie mam. I może już zaczynę. Co? Tak jest, nie widzę to ciężko mi mówić, ale wiem, że w takich rzeczach, z takim wycieknikiem, właśnie jak tam ma chyba, no, wiem, że jest jakieś zadanie. Ty jak nic nie możesz z tym zrobić, to znaczy, że pewnie jego moje zaczynę. No dobra, no ale podchodzę do niej i u niej też nic nie mogę zrobić. Mam tylko sklep, gdzie mogę znaleźć diamenty astralne i do widzenia. No to do widzenia. Poczekaj, włączymy sobie jeszcze dziennik i chciałabym sobie włączyć naprowadzanie na którąkolwiek misję. To wszystko nie działa. Dlaczego to nie działa? Serio, nie wskazuje drogi. Nigdzie. Czekaj. Może spróbuję wyjść w grupie, żeby się nie chciało dostępnić. Grace. Porozmawiać z pomocnikiem niedaleko i tutaj są fałszywe bożki jakieś. Super. Masz oddać to, komu masz to zanieść? Co, tą figurkę? No. Chwila. Znalazłeś za nie zniszczonego bożka Rixowi. Czyli nie do niej. Poczekaj, może jeszcze raz muszę z nim pogadać. No tak, dobra, teraz coś zapultało i na targowisko cudów. Nie przeczytałam, za szybko kliknęłam. Gdzie jest targowisko cudów?
tam, gdzie stoi. Aha. Ci Wygląda, mogę. że to będzie dziwna, prawda? To może teraz z nią da radę pogadać o tym. Czekaj. A! Weszłam w paprotkę. Utknęłam w paprotce. Dobra, teraz jest. Dziękuję, że przynosisz to do mnie. Rix miał słuszność, nie płacąc za to pełnej ceny, ale nie jest to też zupełnie bezwartościowe. Proszę, przyjmij za kłopot ten zwój identyfikacji. Jeśli potrzeba ci więcej zwojów lub uroków, odwiedź mnie ponownie i przejrzyj moje towary. Dobra. Dziękuję. Czyli jedno z głowy. Robimy kolejne? Chyba już nie, bo już trochę nagrywamy. Dobra, to pożegnamy się i resztę zostawimy na następny odcinek. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie i mamy nadzieję, że fajnie wam się oglądało ten wspólny odcinek. No i cześć!